Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Nadciśnienie tętnicze jest wskazywane przez lekarzy jako najważniejszy czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów z powodu udaru, zawału i innych tego typu ostrych stanów chorobowych. Proszę powiedzieć, jak można poznać, że cierpi się na nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze przede wszystkim widać w badaniach. Dodatkowo mamy bardzo często zaburzenia lipidowe, więc biochemia jest tutaj szalenie istotna. Natomiast sprawdzamy sobie to ciśnienie, jest to polecane. No, taka norma prawidłowa ciśnienia tętniczego to jest 120 na 80 i tak średnio powinno wynosić. Natomiast jeżeli to ciśnienie jest wyższe i utrzymuje się tak na takim wyższym poziomie, na pewno mamy osłabienie organizmu, uczucie gorąca, bardzo często poty, czerwoną twarz, więc patrząc na taką osobę z nadciśnieniem możemy od razu stwierdzić, że ma taki problem. A proszę powiedzieć, jakie są główne przyczyny nadciśnienia? Główną przyczyną nadciśnienia jest przede wszystkim, są te zaburzenia lipidowe dodatkowo. Kiedy mamy zwężenie naczyń krwionośnych, nasze serce chce szybciej pompować krew i wzrasta ciśnienie krwi, ale również dieta ma tutaj ogromny wpływ do tego, żeby była progresją rozwoju nadciśnienia tętniczego krwi. To w takim razie powiedzmy, które składniki diety, które produkty przyczyniają się do rozwoju tej choroby? Do rozwoju nadciśnienia tętniczego przede wszystkim przyczynia się sól, która spożywana jest niestety w nadmiarze przez Polaków, bo taka dzienna norma na sól to jest około 5 gramów, czyli jedna łyżeczka do herbaty. Natomiast Polacy w tym momencie spożywają około 13,5 gramów soli, czyli prawie 3 razy więcej niż jest to ilość zalecana. Dodatkowo nasycone kwasy tłuszczowe, duża ilość cholesterolu, czyli wszystkie te czynniki, które wpływają, czynniki diety, które wpływają na rozwój chorób układu krążenia. Czy należy rozumieć, że wystarczy przestać dosalać swoje potrawy i jeść mniej tłusto i już mamy, że tak powiem, ryzyko wystąpienia tej choroby znacznie obniżone, czy jednak więcej zmian w diecie jest koniecznych? Już przy współistniejącym nadciśnieniu tętniczym ważne jest stosowanie, poleca się tak zwaną dietę DASH, bardzo zbliżoną do diety śródziemnomorskiej, gdzie faktycznie podstawą jest eliminacja soli, zwracanie uwagi na produkty, które zawierają tą sól naturalnie, bo duże ilości soli znajdują się również w pieczywie, w wędlinach, w serach, konserwach i produktach już gotowych, także na pewno na to zwracamy uwagę, ale również odpowiednia ilość warzyw, które są bogate w potas, który zmniejsza nadciśnienie tętnicze. Istotny jest również magnez, znajdujący się przede wszystkim w produktach zbożowych, pełnoziarnistych, również w roślinach strączkowych, nasionach, pestkach. Także to są te najważniejsze składniki. Duża ilość kwasów omega-3, czyli przede wszystkim ryby morskie, charakterystyczne dla diety śródziemnomorskiej. Natomiast ograniczenie mięsa, jego przetworów i nasyconych kwasów tłuszczowych. Czy odżywianie zgodne z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej promowaną przez Instytut Żywności i Żywienia jest dietą zapobiegającą nadciśnieniu tętniczemu? Tak jak najbardziej zdrowa, zbilansowana dieta zgodnie z piramidą zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia stanowi zarówno prewencję, jak i podstawę do leczenia nadciśnienia tętniczego. Aktywność fizyczna, która jest u podstawy piramidy żywienia, również stanowi zarówno prewencję, jak i również jest ważnym elementem już podczas samego leczenia nadciśnienia tętniczego. Oczywiście raczej zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną, bo to ona najlepiej pobudza krążenie krwi i oczyszcza również nasz organizm. Natomiast duża aktywność fizyczna nie jest wskazana przy tym, jeżeli pacjent ma dużo problemów współistniejących, typu nadwaga, otyłość, zaburzenia lipidowe.
stan przedmiażdżycowy, ponieważ wtedy ta aktywność nadmierna może wywołać zawał lub udar. Warto też powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze jest powszechną chorobą. Według różnych badań ponad 30% Polaków cierpi już na nadciśnienie, ale jest też spora grupa, która o tym nie wie. Także wprowadzanie tych korzystnych zmian w diecie jednak jest wskazane w takim no, szerszym, powszechnym wymiarze, ponieważ jest to już, można powiedzieć, choroba cywilizacyjna chyba, prawda? Tak, nadciśnienie zdecydowanie jest bardzo powszechne. Dużo osób, szczególnie obserwujemy nadmiar zgonów z powodu chorób układu krążenia, więc faktycznie to nadciśnienie jest tutaj takim progresorem. I faktycznie zdrowa dieta na co dzień może stanowić prewencję rozwoju tego nadciśnienia, a nawet jeżeli już mamy problem z ciśnieniem, obserwujemy, że ono bardzo się waha, jest powyżej właśnie tych 120 na 80, dobra dieta może być takim pierwszym lekarstwem przed tym, zanim lekarz przypisze nam te leki na nadciśnienie, które musimy brać do końca życia. Czy poza sposobem żywienia i aktywnością fizyczną są jeszcze jakieś inne czynniki związane ze stylem życia, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego? Mam tu na myśli choćby używki. Tak, jak najbardziej nadmierna konsumpcja alkoholu może przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Natomiast jeżeli już chorujemy na nadciśnienie tętnicze krwi, bardzo ważna jest eliminacja z diety wszelakich napojów alkoholowych. A co z kawą? Kawa lekko podnosi również ciśnienie tętnicze, więc osoby, które reagują na kawę, powinny ograniczać jej spożycie. Czy jest jakiś bezpieczny poziom spożycia kawy przy nadciśnieniu? Spożycie kawy przy nadciśnieniu jest bardzo charakterystyczne, indywidualne dla danego pacjenta. Czyli trzeba po prostu zaobserwować, tak, własne reakcje? Dokładnie. Badać wpływ picia kawy na swoje własne ciśnienie tętnicze. Również takim czynnikiem pozażywieniowym, który obok alkoholu wpływa na rozwój nadciśnienia tętniczego, jest palenie papierosów, które tak samo jak alkohol powinno być wyeliminowane z naszych codziennych nawyków zdrowotnych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.